Yo, cześć, siemano wam wszystkim, ja jestem Enzo. Dzisiaj razem z Nexu mamy dla was 6 najdroższych skinów do USPS. Jego kanał macie oczywiście w opisie, możecie tam wbić i zostawić takiego serdecznego suba ode mnie. Wbijcie również na grupę oporowej na Facebooku. Zapraszam do oglądania, nara! Na 5. miejscu mamy USPS Orion StatTrak w stanie fabrycznym. Jego wartość to około 100 dolarów. Jest to skin koloru różowego ze skrzynek Huntsman. Jego skin wygląda prosto i według mnie przyjemnie. Na 4. miejscu mamy USP Ciemna Operacja w stanie Factory New w StatTraku. Można go trafić z operacji The Lake, jest to skin koloru niebieskiego i jego cena to około 130 dolarów. Ma on całkiem fajny ciemnowyskowy pattern, prezentujący się naprawdę nieźle. Na 3. miejscu mamy USPS Zabójstwo Potwierdzone, StatTrak w stanie fabryczno-nowy. Jest to skin koloru czerwonego ze skrzynek cienia. Jego wartość to około 180 euro. Skin jest koloru czerwonego z charakterystyczną czaszką na szkielecie, który wygląda wręcz niesamowicie. Na 2. miejscu mamy USPS Królewski Błękit w stanie Factory New StatTraku. Można go dropnąć z cobblestone'ów, jest on koloru niebieskiego i jego cena to około 240 euro. Jego wartość jest tak wysoka, że ze względu na występowanie w jednej z najdroższych operacji ma on prosty niebieski pattern. Na 1. miejscu mamy USP Rozrost StatTrak w stanie fabrycznym. Jest to skin koloru fioletowego, pochodzi on z kolekcji Bravo Case. Jego wartość to około 250 dolarów. Ma on całkiem przyjemny wojskowy pattern, który wygląda całkiem fajnie.